słuchajcie, dzisiaj nie będzie vloga, dzisiaj będzie pogadanka i tak ze spraw organizacyjnych to właśnie chciałabym, żeby tak to wyglądało. W środę o 17 vlogi, w soboty o 12 pogadanki. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Nie chcę nic obiecywać, żeby nie zapeszyć. Na razie jakoś tam idzie, także mam nadzieję, że ten trend już utrzymamy. I dzisiaj porozmawiamy właśnie na ten temat, dlaczego jakoś nam idzie i dlaczego ja w ogóle się zastanawiam, czy ten trend utrzymamy. Wczoraj na Instagramie, z racji mojej wizyty u fryzjera, także mogliście pewnie zauważyć, coś się zmieniło, zmienił się mój kolor włosów. Zawsze u fryzjera jestem, robię Q&A. I wczoraj podczas tego Q&A ktoś zadał pytanie, czy tak właśnie sobie wyobrażałam macierzyństwo, czy jestem spełniona, czy tak to właśnie miało wyglądać. I podejrzewam, że tym dzisiejszym filmem włożę kij w mrowisko, ponieważ moja odpowiedź, mimo że dość popularna, ale popularna tylko w naszych głowach, ponieważ nikt nie wygłasza jej na głos, więc jest no tak naprawdę tematem tabu. A jestem przekonana, że wszystkie mamy bliźniaków i większość mam pojedynczych dzieci, myślą tak samo jak ja i podzielają to, co ja dzisiaj powiem. Tylko boją się przyznać. Także jestem przygotowana na hejt, ale powiem Wam, że ostatnio jak siedziałam właśnie na tej ścianie, tylko ściana była innego koloru, bo była czarna, a moje włosy były rude, dzisiaj troszkę się pozamienialiśmy, to ten hejt nie naszedł. Wtedy opowiadałam Wam o naszym treningu snu i byłam przekonana, że komentarze no, nie będą pozytywne, a były. Ponieważ nagrywam ten filmik dlatego, że ja bym chciała, żeby ktoś podczas mojej ciąży albo w pierwszych dniach, tygodniach mojego macierzyństwa, żeby ktoś mi powiedział takie rzeczy, że ja nie jestem sama, że nie tylko ja tak mam, że jest nas o wiele więcej, a właściwie wszystkie tak mamy. Także podsumowując, dzisiaj opowiem Wam o moich oczekiwaniach a propos macierzyństwa i jak one wyglądają teraz, jak już po kontakcie z rzeczywistością, jak już tą mamą od ponad 2 lat jestem. Ja jestem położną. Pracuję na oddziale noworodkowym. U nas w szpitalu, wiem, że jest to dość niepopularne, bo byłam w kilku szpitalach i nikt nigdy o tym nie słyszał, ale u nas w szpitalu podczas pierwszej nocy po cięciu cesarskim na prośbę mamy zabiera się noworodka, żeby ta mama, która jeszcze jest po operacji, po zabiegu, jeszcze nie czuje się na siłach, żeby wstawać, ma cewnik, być może ma różne dreny, jeszcze działa znieczulenie, nie czuje się, że na siłach, żeby opiekować się noworodkiem i jeżeli ona tego chce, my tego noworodka zabieramy do nas. Tak mniej więcej około 22 do 6 rano, nie jest to istotne w historii. Więc na standardowym dyżurze mam tych noworodków 7, 8, a na hardkorowym dyżurze mam ich 14. Właśnie ostatnio był taki dyżur, kiedy w nocy miałam 14 noworodków pod swoją opieką. Ja potrafię ogarnąć 14 noworodków, potrafię je nakarmić, przewinąć, przebrać im pościel, jeżeli tego wymagają. Potrafię wykąpać 30-40 noworodków jednego wieczoru. Więc ja nie poradzę sobie z 2 dzieci. Ja nie ogarnę 2 noworodków? No właśnie, nie. Okazało się, że nie. Okazało się, że z pracy, jaki by ten dyżur nie był, jaki po prostu nie byłby ciężki, ile by nie było pacjentów, nie byłoby czasu pójść do toalety, zjeść, z dyżuru wychodzę. Wychodzę po tych 12 godzinach, idę do domu, mogę położyć się na kanapie przed telewizorem, mogę zamówić pizzę, mogę sobie zrobić pyszne jedzenie, mogę iść na zakupy, mogę spędzić czas z mężem, mogę wyjść na miasto, spędzić czas z przyjaciółmi. Od bycia mamą, i mimo że ja teoretycznie o tym wiedziałam, no bo to jest logiczne, tak? Nie ma przerwy, ale uderzyło mnie to po prostu z wielką siłą, dopiero jak tą mamą zostałam. Mimo tego, że całą noc wstawałam co 40 minut, bo chłopcy chcieli jeść pierść co 1,5 godziny, co godzinę, a zanim ich przewinęłam, nakarmiłam, odłożyłam, zdążyłam wrócić do łóżka, zasnęłam, 30 minut, pobudka i wszystko na nowo. Po takiej nocy przychodził dzień, w którym nadal
tą pierś co półtorej godziny chcieli jeść. Nadal trzeba było ich przewijać, nadal trzeba było ich nosić, bo były to dzieci nieodkładalne, więc nie było czasu na sen, nie było czasu, żeby coś zjeść, nie było czasu, żeby się wykąpać, żeby przebrać się z piżamy. I ten dzień trwał, przychodził wieczór i ten czas znowu nie następował. Nie było tak, że no już przeżyłaś te 24 godziny, było super ciężko, więc teraz możesz odpocząć. Nie. Ten czas odpoczynku nigdy nie nadchodził. Po prostu dzieci wymagały opieki przez 24 godziny. I nie jest to dziwne stwierdzenie, przecież wszyscy o tym wiemy, że te dzieci będą wymagały opieki całą dobę. Ale jakoś w ciąży to w ogóle do mnie nie dochodziło. Być może dlatego, że jedna sprawa to jest słyszeć o tym, wyobrażać sobie to, a druga sprawa to jest być zmęczonym, głodnym, brudnym i nie móc zapewnić sobie tych potrzeb. I my rodzice zawsze powtarzałam, że mieliśmy najgorzej na świecie. I my z mężem też tak uważamy, że mieliśmy naprawdę wymagające dzieci, nie mieliśmy pomocy znikąd. Były pojedyncze sytuacje, kiedy moja przyjaciółka wzięła chłopców na spacer, więc miałam 2-3 godziny tylko dla siebie, ale to były tak naprawdę 3-4 sytuacje, no i absolutnie nie winię ją za to, również miała dziecko, więc ona na ten spacer zabierała trójkę dzieci, razem wtedy ze swoją mamą albo ze swoim chłopakiem, więc i tak no po prostu bardzo, bardzo jej byłam za to wdzięczna, ale nikt nam w tym wszystkim nie pomagał. Każdy z nas miał jednego bliźniaka i z tym bliźniakiem musiał chodzić, bujać go, tulić, po prostu robić kilometry po domu, bo oni się w miarę uspokajali, tylko jeżeli się chodziło i po prostu bujało ich góra-dół. Na szczęście Marcel przez pierwsze miesiące chłopców nie pracował, bo tak się ułożyło nasze życie. I na szczęście, mówię na szczęście, bo on stracił pracę i to jest najlepsza rzecz, jaka mogła nam się wydarzyć w życiu. Bo nie wiem, sama nie wiem, nie mam pojęcia, jak ja bym sobie poradziła sama. I to wszystko trwało 13 miesięcy. I 13 miesięcy tylko dlatego, że oni poszli do żłobka, mając 13 miesięcy. Poszli od 1 września do żłobka. Na początku chodzili przez 2 godziny, więc tak naprawdę licząc dojazd do żłobka i powrót, to miałam jakąś godzinkę z kawałkiem dla siebie. I to była moja pierwsza godzinka z kawałkiem, jaką miałam od początku, od kiedy się urodzili. I dopiero później, dopiero jak mieli 15 miesięcy, kiedy przeprowadziliśmy trening snu, tutaj dam odnośnik do tego filmu, bo pewnie będą pytania, dopiero od tego momentu zaczęłam mieć czas w ciągu dnia, podczas ich drzemki, żeby no cokolwiek zjeść, nie wiem, zrobić coś do jedzenia, czy nawet samemu pójść na drzemkę. 15 miesięcy. Przez 15 miesięcy ich drzemki wyglądały tak, że oni byli w bujaczkach, trzeba było siedzieć z nimi, bujać ich w tych bujaczkach nogą. Jeżeli to był środek nocy, nie można było korzystać z telefonu, z niczego, bo po prostu budziło ich światło, więc siedzieliśmy w ciemności po półtorej godziny, po 2 godziny, i bujaliśmy ich w tych bujaczkach. I tak naprawdę uratował nas żłobek, a później uratował nas trening snu. Bo to był moment, od kiedy zaczęliśmy właśnie mieć tą chwilę dla siebie w ciągu dnia, żeby cokolwiek ogarnąć, czy choćby zaopiekować się sobą. A wcześniej, i trochę mnie kosztuje, żeby to powiedzieć, żyliśmy po prostu w syfie, bez jedzenia, bez kąpieli, i każdy ze swoim niemowlaczkiem, bujając go góra-dół w bujaczku, czy najpierw na rękach. Ja karmiłam co półtorej godziny, czy to był dzień, czy noc. Karmień mieliśmy ponad 12 na dobę, więc tak naprawdę wychodziło co 2 godziny, więc czasem było co półtorej, czasem co 2. I dopiero po tak długim czasie to zaczynało się delikatnie zmieniać. Sprawa to jest pomoc innych. I obserwuję w szpitalu, że zazwyczaj jak mama rodzi bliźniaki, to w tym szpitalu pojawia się jej mama, pojawia się teściowa, my też pomagamy. Zazwyczaj jest tak, że mama karmi jednego, my ogarniamy drugiego. Zawsze jest więcej osób przy tej dwójce dzieci. No w naszym przypadku to byliśmy tylko my. Rodzice bali się bliźniaków, bo wiedzieli, że nie dadzą sobie rady, bo tak jak mówiłam, były naprawdę wyjątkowo wymagające i kiedy widzieli nas, jak my staraliśmy się ogarnąć jakąś tą rzeczywistość, to po prostu robili wielkie oczy i mówili,
Kurczę, jak wydajecie radę? A my myśleliśmy sobie wtedy, no nie dajemy rady. Wygląda to tak, jak wygląda. Oni płaczą, my chodzimy po domu, bujamy ich na rękach, w bujaczkach, w nosidłach. Po prostu kombinujemy wszystko, żeby tylko udało się ich uspokoić. I oni, kiedy widzieli ten cały obrazek, no to kategorycznie mówili, no, że nie, że oni po prostu się nie podejmą opieki nad nimi, bo nie dadzą sobie rady. Więc nigdy nie było takiej sytuacji, żeby ktoś te dzieci zabrał na chwilę, mimo tego, że kiedy byłam w ciąży, no słyszałam zapewnienia najróżniejsze, że tutaj na spacerki, a tutaj do babci, do dziadka, tutaj to się nigdy nie spełniło. I tak jak rozmawiałam z koleżankami, to jest bardzo częsty scenariusz, że wszyscy mają jakieś wyobrażenie o noworodku, nie tylko przyszli rodzice, więc przyszli dziadkowie też. I kiedy sobie wyobrażają tego noworodka, to właśnie sobie wyobrażają, że będą go sobie brać do siebie, on będzie uśmiechnięty, różowy na spacerki tutaj. Rzeczywistość jest zupełnie inna. To jest jedno z moich głównych zaskoczeń. Spacery. Ja zawsze myślałam, że na spacery z dzieckiem chodzi się dlatego, że się chce, że to jest fajne, że wychodzimy sobie z wózeczkiem, można właśnie spacerować, to jakaś forma aktywności fizycznej, można się spotkać z koleżanką, można iść na zakupy, jakieś sobie ubrania kupić w centrum handlowym, może zrobić zakupy spożywcze. Ja sobie zawsze wyobrażam, że mamy taki rynek, gdzie przyjeżdżają rolnicy, że ja będę z chłopcami, rano oni wstaną, ubierzemy się i pójdziemy na ten rynek, będziemy kupować warzywa od tych rolników, mleko, jakieś tam mięsa, sery i oni będą w tym wózeczku, ja będę kupować wszystkie te rzeczy i w ogóle sielanka, super. Okazało się, że przez problemy fizjoterapeutyczne, przez złą dystrybucję napięcia, moje dzieci zachowywały się w wózku, jakby ktoś włożył je do wrzącej lawy. Żeby to ogarnąć, potrzebowaliśmy 7 miesięcy, więc dopiero jak chłopcy mieli 7 miesięcy, dostaliśmy diagnozę, że właśnie taka zła dystrybucja napięcia u nich występuje. No i od tamtej pory ćwiczyliśmy w domu, więc nie sprawiało im takiego bólu, takiego dyskomfortu bycie w tej pozycji leżącej na plecach, więc zaczęłam spacerować. Po 7 miesiącach. Po 7 miesiącach dopiero udawało się nam wychodzić na regularne spacery. I z jednej skrajności w skrajność, bo mi się te spacery bardzo podobały, bo wcześniej byłam uziemiona z nimi w domu, a tutaj nagle mogłam wyjść, mogłam właśnie się spotkać z tą koleżanką, która miała 3 miesiące młodszą córeczkę, więc chodziłyśmy razem. I chłopcy przyzwyczaili się, że mama właśnie spaceruje przez 2-3 godziny i oni sobie wtedy śpią. Nadszedł pewien dzień, kiedy nie poszłam właśnie, bo padał deszcz. I oni już w domu nie zasnęli, ponieważ byli nauczeni, że o tej godzinie, to była tam 10-12, jak dobrze pamiętam, o tej godzinie mają drzemkę na spacerze i wózek jedzie, oni śpią na spacerze i po prostu tej drzemki wymagali. W domu nie zasnęli, już po prostu nauczyli się spać na spacerze. Więc od tamtej pory ja chodziłam na spacery, czy padało, czy było minus 19, czy po prostu, no nie wiem, nie spałam całą noc, nieważne. Szłam z nimi na spacer, spacerując dość szybkim tempem, 2,5 godziny, 3 godziny, żeby właśnie tą taką długą drzemkę mieli w dzień, bo miałam do wyboru spacerować po mrozie, po deszczu, albo przez 2-3 godziny słuchać wrzasku, chodzić po domu, bujać ich, no uspokajać i liczyć, że być może zasną, ale raczej nie, więc narazić się na dzień bez długiej drzemki albo ubrać się w 10 warstw, ale spędzić 2-3 godziny w ciszy i spokoju na łonie natury. Więc okazało się, że spacery nie są wcale dla rodzica i te wszystkie mamy, które spacerują w deszczu i w mrozie, nie wyszły na spacer dlatego, że tak bardzo kochają spacerować, tylko po prostu no mają taki wybór. Jeżeli jesteśmy przy spacerach, wychodzenie z domu.
wyobrażałam sobie, że jeszcze wtedy, kiedy myślałam, że będę miała jedno dziecko, bo kiedy okazało się, że to będą bliźniaki, no to już trochę się zastanawiałam, czy to nam wyjdzie, bo po prostu logistycznie jak to zrobić. Więc wyobrażałam sobie, że ja po prostu z moim dzieckiem to będę wszędzie. Bo ja ogólnie mega nie lubię siedzenia w domu. Ja jestem osobą, która wszędzie, po prostu wszędzie i pełno, a do domu przychodzi się tylko wyspać i dom jest to miejsce, gdzie przechowuję swoje rzeczy, ale raczej w domu zawsze było mnie bardzo mało. Więc myślałam, że z moim dzieckiem też będziemy jeździć po koleżankach, właśnie na zakupy, gdzieś będziemy chodzić na te spacery i jakby każdego dnia będziemy w innym miejscu. Okazało się, i to mi się wydaje, że im starsze dziecko, tym jest gorzej, że wyjście z domu z dwójką dzieci, z jednym na pewno też, ale z dwójką dzieci na umówioną godzinę, żeby te dzieci były wyspane, nakarmione i szczęśliwe i one chciały wyjść, to jest w ogóle wyczyn naprawdę na skalę światową. Nigdy nam się nie udało, jak umówimy się gdzieś do kogoś na jakąś konkretną godzinę, nigdy nie udało się na tą konkretną godzinę dojechać, bo akurat tego dnia chłopcy postanowili albo zasnąć na drzemkę później, albo tą drzemkę sobie przedłużyć, albo kiedy zrobiliśmy posiłek, tak im zasmakował, że ten posiłek po prostu chcą dokładkę i dokładkę i dokładkę i mija półtorej godziny, a oni nadal jedzą. Zawsze coś takiego się wydarzy, że ja myślę, że w standardowym dniu byśmy o tej godzinie 16 spokojnie wyszli z domu, ale nie. Akurat wtedy, kiedy się umówiliśmy, akurat wtedy cały plan dnia wygląda zupełnie inaczej i ani drzemka, ani jedzenie nie jest w porządku. Kiedy to były jakieś wizyty u lekarza, trzeba było dojechać na konkretną godzinę. Czasem kończyło się to tak, że chłopcy kompletnie nie byli w nastroju, więc nie było z ich strony żadnej współpracy. Ani na fizjoterapii, ani u laryngologa, u neurologopedy, no nigdzie. Po prostu nie było żadnej współpracy, bo byli zmęczeni, głodni albo coś tam im nie pasowało. Jak jechałam do koleżanek, ten czas bardziej się dało zmodyfikować, no więc kończyło się to tak, że po prostu wszędzie się spóźnialiśmy. Ale nawet dzisiaj, jak sobie pomyślę, że gdzieś mam iść z dwójką na jakąś konkretną godzinę, to czasem się zastanawiam, czy warto. Czy nie lepiej już machnąć ręką, zostać w domu i pomyśleć, że kiedyś będziemy bardziej wychodni, a dzisiaj damy sobie spokój, będziemy siedzieć w domu. No bo to jest naprawdę, naprawdę wyczyn, bo nawet jak już są najedzeni i wyspani, to jeszcze muszą być ubrani, przewinięci i czyści. Czyli jak ja ubiorę jednego i biorę się za ubieranie drugiego, to ten pierwszy w tym czasie nie usmaruje się pastelami, jedzeniem czy w ogóle jeszcze czymkolwiek innym. Karmienie piersią. I tutaj na pewno duża część mam pojedynczych dzieci się ze mną nie zgodzi, bo o ile te pierwsze punkty, jak poruszam z koleżankami, to one mówią: tak, też tak miałam, masz rację, też myślałam, że będzie tak, a ostatecznie wyszło tak. Ale z karmieniem piersią raczej jest tak, że kobiety, które karmią piersią, długo karmią piersią, mówią, że to było dla nich fantastyczne przeżycie, było im bardzo przyjemnie, bardzo lubiły to karmienie i bardzo ciężko im było z tego karmienia zrezygnować. No u nas było zupełnie inaczej. I znam tylko jedną mamę bliźniaków, która karmiła piersią i ona uważa tak samo jak ja, no ale jest to zbyt mała grupa ludzi, żeby stwierdzić, czy wszystkie mamy bliźniaków tak mają. Początki, tak, super. Remek od razu się przestawił, Rupert tam miał początkowo niewielkie trudności. W drugiej, trzeciej dobie udało mi się go nakarmić. Od tamtej pory oboje regularnie zgłaszali się do piersi. Nie było jakby już nigdy więcej żadnych problemów, poza takimi fizjologicznymi, typu nawał, fizjologiczny ból brodawek i tak dalej. Było to dla mnie uciążliwe. Pamiętam, że po prostu ten fizjologiczny ból brodawek dał mi w kość. Były takie momenty, że zaciskałam pięści, zaciskałam zęby i po prostu czekałam, aż skończą jeść, bo był to niewyobrażalny ból. Naprawdę, to się nazywa fizjologiczny ból brodawek. No, ból jest naprawdę nieadekwatny do nazwy. Ale wszystko przeszło, nadszedł taki dzień, że te piersi po prostu były, nie ciekło z nich mleko, brodawki nie bolały, nie robiły się żadne zgrubienia, jak zbyt długo nie karmiłam, a w moim przypadku zbyt długo to było 2 godziny, także wszystko się ustabilizowało.
I pewnie od tamtej pory karmienie piersią powinno być dla mnie przyjemne, ale nigdy nie było. Nigdy nie było to dla mnie jakieś fantastyczne wydarzenie, które celebrowaliśmy. Po prostu było to karmienie moich dzieci. Polegało na tym, że musiałam się praktycznie cała rozebrać. Albo podnosiłam koszulkę do góry, odpinałam stanik do karmienia, albo w ogóle chodziłam po domu w staniku, więc tak naprawdę no, byłam półnaga. Miałam na sobie tylko spodnie. Karmienie trwało, odkładałam dzieci i za półtorej godziny znowu, więc tak naprawdę przez połowę doby chodziłam goła. Kiedy udało nam się z kimś spotkać, musiałam się chować, bo nie mogłam uchylić delikatnie kawałka piersi, którą głowa dziecka zakryje, tylko musiałam się po prostu cała obnażyć. Po prostu musiałam zdjąć koszulkę i być całkowicie nago, usiąść w tej mojej poduszce do karmienia, przystawić dzieci do piersi, więc no, ciężko by było karmić właśnie w ten sposób, siedząc naprzeciwko znajomych, którzy właśnie nas odwiedzili. Więc przychodzili do nas znajomi, a ja wychodziłam gdzieś do drugiego pokoju, gdzie karmiłam, no i na przykład trwało to z 20 minut, wróciłam i za godzinę z powrotem, tak? Więc część spotkania, dużą część spędzałam po prostu w innym pokoju, słysząc tylko rozmowy, które dobiegały zza ścian. Z czasem, im dzieci były większe, jak już miały powyżej roku, to karmienie piersią stawało się coraz bardziej uciążliwe. No nie służyło to już jedzeniu, bo jedzenia jadły naprawdę spore ilości stałych pokarmów. Służyło to po prostu bardziej przytuleniu. Wyglądało to nawet tak, że jak wróciłam do pracy, to przez całe 12 godzin mojego dyżuru oni nie potrzebowali tej piersi, ale jak tylko mnie zobaczyli, to od razu rzucali się na mnie, chcieli ssać cycka i nie odstawiali się przez jakiś tam dłuższy czas, więc trwało to 40 minut, czasem nawet godzinę. I ja tak jak weszłam ze szpitala, siadałam na podłodze pod drzwiami i tam przez godzinę po prostu ich karmiłam. W pewnym momencie nawet był taki etap, że jak tylko usiadłam na kanapie, bo zawsze karmiłam ich na tej kanapie, to dla nich to oznaczało, że czas karmienia. Więc jak ja tylko usiadłam, od razu oboje się na mnie wspinali i karmiliśmy się pierwszym. Ani to nie było wygodne, bo karmienie dwójki dzieci trzeba było się było w jakiś dziwny sposób ustawić, bo jeden siedział na kolanach, drugi siedział tutaj obok, albo oboje siedzieli na kolanach, więc no, pozycje były bardzo, bardzo niewygodne. Nie pamiętam, żeby oni mnie jakoś gryźli czy szczypali, więc to nigdy nie było problemem, ale nigdy karmienie nie było dla mnie owiane tą taką magią, o której wszyscy opowiadali. Wydaje mi się, że to właśnie dlatego, że nie miałam pojedynczego bobaska, którego przystawiałam do piersi, patrzyliśmy sobie w oczy i po prostu w wygodnej pozycji leżeliśmy, tylko zawsze musiałam się obnażyć do połowy i siedzieć w bardzo, bardzo niekomfortowych pozycjach dla mnie, co oczywiście też trwało, bo im byli starsi, tym jedli dłużej. Ostatni temat, jaki poruszę, akurat nie jest dla mnie. Dla mnie nie było tutaj żadnego zaskoczenia, ale na ten temat na Instagramie mam najwięcej pytań i tak jak rozmawiam z koleżankami, to jest temat, który też dużo osób ma właśnie zderzenie z rzeczywistością a propos czego oczekiwali, a jak to wygląda naprawdę. Rozszerzanie diety. Wydaje mi się, że u nas wyglądało to tak, jak wyglądało, z racji tego, że to był temat, w którym byłam zielona, po prostu jak zielony ogóreczek. Nie miałam żadnej wiedzy na temat rozszerzania diety, więc całą wiedzę czerpałam z aktualnej wiedzy, oglądałam webinary, kupowałam książki, czytałam blogi, czytałam opinie różnych osób, które prowadzą profile i blogi w social mediach właśnie na ten temat, więc miałam aktualną wiedzę razem z opiniami innych mam, które mówiły, jak to wygląda. We wszystkich innych przypadkach czerpałam wiedzę z mojej pracy, czyli z tego, jak mam noworodka kilkudobowego w szpitalu, który, jak dzisiaj już wiem, jeszcze odsypia poród, jeszcze jest trochę płodzikiem, a trochę noworodkiem, więc w sumie głównie śpi i je. Pojedyncze egzemplarze są takie, które płaczą, ale większość po prostu śpi, je. Te dzieci są w ogóle nieporównywalnie bezproblemowe do tego, co czeka w domu. I ja wtedy myślałam, że tak właśnie wygląda opieka nad noworodkiem, że tak się ten noworodek zachowuje, czyli po prostu jak jest nakarmiony, no to będzie spał. Tak przy rozszerzaniu diety
nie miałam żadnej wiedzy, więc po prostu tą wiedzę zdobyłam na świeżo. Ja wiedziałam, że rozszerzając dietę w 6-7 miesiącu nic się nie zmieni, poza tym, że będę musiała te posiłki ugotować, najpierw kupić, podać im, przez jakiś czas oni będą się tym bawić i tyle. Piersi będą jeść tyle samo, nic się nie zmieni na tej płaszczyźnie. Nie zaczną się najadać tym jedzeniem w żaden sposób w pierwszych tygodniach, miesiącach rozszerzania diety. Ale kiedy rozmawiam z mamami, mamy często są zaskoczone. Mam też koleżankę, która specjalnie rozszerzyła dietę swojemu dziecku, ponieważ szła na wesele i to dziecko zostawiała ze swoją teściową i po prostu wymyśliła sobie, że jeżeli wcześniej rozszerzy mu dietę, no to on podczas tego wesela będzie sobie jadł, a ona będzie spokojnie bawić się na weselu, ponieważ już tej piersi nie będzie potrzebował, bo będzie sobie jadł stałe posiłki. Także naprawdę dużo osób jest zaskoczonych, że rozszerzanie diety nie polega na tym, żeby dziecko zaczęło jeść stałe posiłki. Rozszerzanie diety to ma być wyłącznie nowy etap w życiu, pokazanie dziecku, że są też pokarmy, które są stałe i on te pokarmy w przypadku pelwu na przykład ma poznać fakturę, ma poznać smak i wypluć, rozrzucić, wsmarować w siebie, ale absolutnie nie ma się tym najeść. I myślę, że to jest jedna właśnie z rzeczy, której rodzice są bardzo zaskoczeni, że rozszerzanie diety nie służy temu, żeby dziecko się czymkolwiek najadło, że tego mleka tyle samo ile jadło, to tyle samo nadal będzie jadło, nic się w tej płaszczyźnie nie zmieni. Ostatnia rzecz, kiedy przygotowywałam sobie skrypt do tego filmu, zapytałam mojego męża, Marcela, jakie on miał oczekiwania, czego on się spodziewał, a z czym się zderzył z rzeczywistością. I on powiedział, że, i to takie naprawdę zawsze się śmiejemy, że to taka kara dla nas, bo pamiętam jeszcze w ciąży byliśmy na koncercie takim plenerowym w Filharmonii, i tam grali muzycy i bardziej z tyłu była pani z wózeczkiem, która tym wózeczkiem bujała przód, tył, przód, tył, przód, tył, przód, tył. No i my oczywiście do siebie, że zobacz, no dziecko śpi, a pani tym dzieckiem buja przód, tył i po co, i na co. I w ogóle w szpitalu też bardzo często widziałam, że mamy już kolejnych dzieci, biorą tego noworodka i od razu zaczynają nim ruszać. I ja sobie zawsze myślałam, po co? Okazuje się, że będąc rodzicem bujasz wózek z zakupami w sklepie, bujasz ten taki ręczny, tak jak bujałbyś fotelikiem samochodowym, bierzesz poduszkę też zaczynasz kołysać, kiedy siedzisz na kanapie, po prostu łapiesz pierwszą rzecz z brzegu i zaczynasz ją kołysać. Że to dziecko zazwyczaj śpi właśnie dlatego, że jest w ruchu, tak jak na przykład moje dzieci, kiedy chciałam się gdziekolwiek zatrzymać, musiałam wózkiem od razu przód, tył bujać, bo jakbym tylko go zatrzymała, to już by było po naszej dwugodzinnej, trzygodzinnej drzemce. Ale nie będąc rodzicem, takich rzeczy nie wiedziałam i zastanawiałam się, czemu ci ludzie cały czas bujają tymi wózkami z dziećmi i fotelikami albo w ogóle na rękach. I myślę, że tak sprawa ma się ze wszystkim. Czyli jeżeli chodzi o puszczanie bajek, o karmienie słoiczkami, tubkami, o dawanie właśnie jakichś potraw kupionych na mieście, a nie tylko domowych. To są sytuacje, w których tak naprawdę rodzic musi zadbać też o siebie, musi pamiętać o sobie, musi zaopiekować siebie i dziecku się nic nie stanie, jeżeli raz na jakiś czas zepsuje się jego idealną dietę, po prostu zbilansowaną, zawsze domową, bez soli i cukru, czy jeżeli obejrzy bajkę. Najważniejszy jest rodzic. Tak jak ratownik. Mówi się, martwy ratownik to zły ratownik. Ratując czyjeś życie, najpierw dbamy o swoje życie. Patrzymy, czy wokół nie biega agresywny pies, czy gdzieś nie jest na przykład źródło prądu w kałuży wody. Zawsze myślimy najpierw o sobie. I w rodzicielstwie jest tak samo. Zawsze myślimy najpierw o sobie, jeżeli ja będę zaopiekowana, ja zaopiekuję się dobrze moim dzieckiem. I czasem, żeby się sobą zaopiekować, dziecku dam zjeść frytki, puszczę mu bajkę, albo zje słoiczek na obiad, albo na mieście zje tubkę i nic się nikomu nie stanie, a wręcz ja napełnię mój kubeczek potrzeb, dzięki któremu będę mogła napełniać kubeczek potrzeb mojego dziecka.
I przykre w tym wszystkim jest to, że nikt o tym nie mówi. I przez to żaden z nas nie jest przygotowany, że jednak dziecko, które pojawia się w życiu, czy to jest jedno dziecko, czy to jest dwójka dzieci naraz, czy to jest kolejne, drugie dziecko, jest to taka zmiana o 180 stopni, na którą nie jesteśmy przygotowani i której nie możemy się spodziewać. Rodzicielstwo przedstawia się w superlatywach. Mówi się, że mimo nieprzespanych nocy uśmiech dziecka wynagradza wszystko, a później, jeżeli nie wynagradza, to taka matka sobie myśli, co jest ze mną nie tak. Co jest ze mną nie tak, że jestem zmęczona, głodna, brudna, w moim domu panuje bałagan, a mi nie wynagradza wszystko śmiejące się do mnie dziecko. Czemu to dziecko nie poprawia mi humoru? Przecież wszyscy mówili, że tak będzie, że mimo tego, że będę zmęczona, dziecko uśmiechnie się, a wszystkie troski odejdą w dal. Czasem nie odejdą. I dlatego powstał ten filmik. Może nie jestem w stanie Wam pomóc zabrać Waszego dziecka na spacer, zabrać na noc, żebyście się wyspały, ale mogę powiedzieć Wam, że ja miałam tak samo, że byłam w tym samym miejscu, że byłam brudna w piżamie o godzinie 17, bez obiadu, w brudnym domu. I było mi bardzo ciężko i nie widziałam na horyzoncie perspektywy tego, że to się wkrótce zmieni. Także pamiętajcie o sobie, pamiętajcie, że czasem warto pójść na jakieś ustępstwo, mimo tego, że nie zgadza się to z tym, co sobie zaplanowaliśmy, jak będziemy wychowywać nasze dziecko i czego nie będziemy robić na pewno, co inni rodzice robią. Czasem warto zrobić po prostu dla siebie. Ode mnie to dzisiaj wszystko. Bardzo kocham moje dzieci i mimo, że przez pierwsze miesiące z nimi musieliśmy oboje pójść na terapię, to nie wyobrażam sobie, że miałoby ich nie być. Nie zmieniłaby mojego życia w żaden inny sposób. Scenariusz, który napisał nam los, jest najcudowniejszy na świecie. Chłopcy są cudowni i mimo, że okazało się, że wychowanie jest bardzo, bardzo ciężkie i to na każdej płaszczyźnie życia ciężkie inaczej, bo teraz tak naprawdę już nie wymagają tyle opieki, ile wymagali, jak byli niemowlaczkami, ale wymagają po prostu bardziej takich zasobów psychicznych, takiego właśnie wychowania. Wcześniej to była bardziej pielęgnacja, teraz jest wychowanie, co nadal jest trudne, ale jest o wiele łatwiejsze. Decyzje, które podjęłam po drodze, jak chociażby trening snu, odstawienie karmienia nocnego, oddanie chłopców do żłobka, gdzie jeszcze przez 3 miesiące byłam na urlopie, więc tak naprawdę mogliby być ze mną w domu. Przez te decyzje, które podjęłam, zaopiekowałam się sobą i uważam, że dzisiaj jestem lepszym rodzicem, bo po prostu jestem szczęśliwa. I chciałabym, żeby każda z Was i każdy z Was mógł właśnie tak powiedzieć. I to, że puścicie czasem bajkę do obiadu, naprawdę nie będzie miało znaczenia, jak dziecko pójdzie do pierwszej klasy. Natomiast będzie miało znaczenie to, że tej bajki nie puściliście, nie odpoczęliście sobie z ciepłą kawą i później nie mieliście siły, żeby się z nim bawić, żeby przeczytać mu fajne książki, pójść na plac zabaw i biegać z nim na barana. Tyle dzisiaj ode mnie. Do zobaczenia w środę o 17:00. Cześć!